Ostatnio całkiem nieźle bawię się fifką. Słuchajcie, robimy różne challenge w weekendy. Niechciane ikony były dwa tygodnie temu, niechciani bohaterowie byli tydzień temu. A dzisiaj, patrząc na nazwę mojego składu, już widzicie, co się szykuje. buduje skład łysego buduje skład łysy gang łysego na najbliższe Foot champions no i tworzymy taką jedenastkę na razie stworzę ją tak można powiedzieć poglądowo ale jeśli macie jeszcze jakieś swoje wybory które chcielibyście żeby potencjalnie w tej jedenastce się znalazły no to dawajcie znaka proszę bardzo tutaj szukałem kala najsmifa już tutaj na rynku transferowym myślałem o takim stoperze ale do tego zaraz przejdziemy jaka tutaj historia z kalem najsmifem się wiąże jeśli chodzi o pozycję bramkarza zobaczmy czy tutaj Tutaj znajdziemy w jakiejś odpowiedniej cenie tego, tego pana, no jest, no jest i będziemy go, myślę, spokojnie, spokojnie tutaj kupować, a niech będzie. Mitrowicz 80, bardzo proszę, ląduje tutaj na stoperze. 2 miliony jeszcze monet, ponad, prawie 3 miliony monet na koncie, więc spokojnie możemy przechodzić do pozycji. Środkowego obrońcy, no właśnie myślałem o Kalu Naismithie, bo słuchajcie, na futbini jego karta, no to tam jest właśnie łyse zdjęcie Naismitha, ale w grze Naismith ma już włosy, także tam na futbini potężne komentarze się pojawiły, że no chłop pojechał do Turcji i, i, i jej, już mu. Już mu kartę zaktualizowało, tylko, tylko na footbiedzie tam lekkie kłopoty są z tym, żeby było jego aktualne zdjęcie. Fabinio, Fabinho, Fabinho, gdzie ja znajdę Fabinio? Oczywiście Fabinho troszeczkę większej cenie, bo to jednak over 87. Tylko trzeba będzie mu jeszcze zmienić pozycję, oczywiście na środkowego obrońcę. Także gdzieś za no, około 24 tysiące monet go znajdziemy. No dobra, no ale przynajmniej Fabinio będzie dużo lepszym stoperem niż kal. Na bo Bon ma alternatywną pozycję środkowego obrońcy, ma i nie ma tutaj żadnego problemu, żeby ów się w naszym składzie znalazł. Jeśli chodzi o. Drugiego łysego stopera do pary to postawy na Sola Campbella 87, który kosztuje chyba około 70 parę e, tysięcy monet, 81, no za tyle już go bezproblemowo. Znajdziemy Sol Campbell, no też e, myślę, że będzie taki wymiar solidności, jeśli chodzi o pozycję e, stopera lewa obrona i będzie to nie kto inny jak Roberto Carlos. Roberto Carlos 88. Myślę, że to będzie najlepszy tutaj wybór, chociaż no słono trzeba za niego zapłacić, nie ukrywam, bo ponad ponad 300 tysięcy mody wyjdzie za niego. Wow, 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 myślałem, że troszeczkę taniej, ale dobra, bierzemy Roberto Carlos'a. Nie będziemy tutaj w żaden sposób wybrzyzać. Pozycja SPO no, będzie obsadzona przez nikogo innego jak Giorgio Kiliniego. I tutaj uwaga, no możecie powiedzieć: Ejo, to nie słysy coś tam, ten. Słuchajcie, no ja też mogę zapuścić włosy, tak? No. I będę miał podobną fryzurę. Miał podobną fryzurę, także, także, no, no, łysy to nie znaczy, że włosy nie rosną. Łysy, się jest z wyboru, słuchajcie, łysym się jest z wyboru, łysy to znaczy, że się dogalasz, jeśli jest taka potrzeba. Mam nadzieję, że już Wam to rozjaśniłem. Dobra, ile będzie ten kielini kosztował? No mniej, 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 jeszcze 25, 50, nawet się ładnie wcelowaliśmy, no niech będzie, także już mamy, no... Ilu mamy zawodników? Pięciu. I jeszcze sześciu do tej podstawowej jednostki. No i prawa obrona tutaj, tutaj się zastanawiam. Tutaj mam taki wybór. Niekoniecznie jestem przekonany do niego, także dam na razie koncepcyjnie koncepcy, koncepcyjnie pan Alvesa 88. To jest ta wersja, która była wydawana przy okazji chyba Mistrzostw Świata. I on tam będzie kosztować. Tani Alves. No dobra, damy go koncepcyjnego. Nie chcę go jeszcze Chyba, chyba kupować, bo no nie wiem, nie, niekoniecznie jestem do niego przekonany, no ale chyba lepszego wyboru typowo, typowo nie ma. Aha, dobra, musimy sobie dać Daniel Alvesa. Koncepcyjni zawodnicy, no i co? Nie mogę go znaleźć w takim układzie? Naprawdę go nie ma? Dobra, to innego sobie muszę kupić. Trudno, najwyżej sprzedamy, skoro yy, nie mogę go na koncepcyjnych wyszukać. Dani Alves, 80. 80, nie, 79 500 monet. Tyle na niego tutaj w tym momencie wydać muszę, ale nie ma z tym żadnego problemu, Przepraszam. bardzo. Ładnie to już zaczyna <grym> wyglądać, ładnie to zaczyna funkcjonować. O, tutaj będzie ciekawy wybór na lewego środkowego pomocnika. To jest bodajże Will Smallbone. Will Smallbone z drugiej ligi angielskiej, ze Stoke City. No, gość idealny, myślę, że gość idealny, który wpisuje się tutaj w kanon tej jedenastki yy, i też bezproblemowo bez go sobie zakupimy za bardzo dobre pieniądze 500 monet za takiego szefa do środka pola no ja to kupuję. Dobra, drugi, właściwie trzeci już środkowy pomocnik po ten Kielini to jeszcze nie wiem do końca jaką będę miał, będę miał pomysł na to gdzie on miałby tam grać, ale powiedzmy, że to nie będzie, to nie będzie żaden problem. Sebastian, Juan Sebastian Veron, znakomity zawodnik środka pola. No i też idealnie będzie nam się tutaj wpasowywał, tylko że chciałbym ją, tą jego wersję. O o o o o. Tom 187 tysięcy, gdzieś tam widziałem, że mi mignęło, więc myślę, że jak tak wyszukamy po filtrach, mamy 187? No, to jest jedyny w tym momencie na rynku, także właśnie go sobie tutaj bierzemy. No i przechodzimy do najważniejszej linii, do linii ataku na prawym skrzydle. Myślę, że to jest dość oczywisty wybór, czyli Lucas Moura, również w tej specjalnej wersji. On tam kosztuje chyba, chyba, chyba 60 66 tysięcy, coś takiego, także go troszeczkę sobie jeszcze przefiltrujemy i powinno nam wyszukać dokładnie, a, o nawet mniej, 58 tysięcy, także troszeczkę troszeczkę tego zawodnika przeszacowałem. Lukas Pomora, bardzo proszę, naprawdę skrzydło tutaj ląduje, no już ładnie, więc grania, no a jeszcze jak oczywiście zmienimy pozycję dla Roberto Carlosa, to, a, chociaż nie, Brazylijczycy tutaj już są, ale nie, no Fabinio będzie miał jakieś z na sił, prawda? Fabinio będzie miał z Roberto Carlos przecież również miał trzy, trzy diamenciki z grania, także ten składier będzie wyglądał. Dobra. Thierry Henry na lewe, lewą ofensywną, lewe ofensywne skrzydło. Bardzo proszę, w, tej, w ten wersji 90 oczywiście. No i tutaj wydaje mi się, że też idealny zawodnik, którego mogłem wybrać na tę pozycję. Nie wiem ile będzie stał tutaj, nie, dobra, poniżej 200, 240, 250 tysięcy monet, 262, dobra, mamy gościa, łapiemy, łapiemy, yy, dobra, niech będzie ten za 256, to jest na napastniku, 260, dobra, weźmiemy tego za 259. No, i 10 zawodników już tutaj do tej potężnej 11 jest. No, i kogo sobie tutaj przygotowałem na napad? Poczekajcie. Mała ściągawka. O, okej, okej. To też jest zawodnik, co do którego nie jestem przekonany, czy finalnie w tym składzie wyląduje. No, ale tak jak mówię, jeśli macie jeszcze jakieś propozycje do tego składu, to dawajcie znać. Moussa Dembele, Proszę bardzo. No, warunek, warunek bycia Łysem spełnia, ale czy warunek bycia jakkolwiek przyjemnym do grania. No tego już, tego już nie mogę sobie zagwarantować niestety. Eee, a, kosztuje 1100, 1000 monet. Nie no, 1100 trzeba na niego wydać, kurcze. Kurcze pieczone, dobra. Ale jest i Monster Dembele w składzie. No i Bold Boys, ekipa, to nie są Old Boye, to są Bold Boye. Ekipa gotowa. Dajcie znaka w komentarzu, czy Wam się ta jedenastka podoba, czy jakieś tutaj delikatne kosmetyczne zmiany zrobić. I widzimy się na streamie, gdzie tymi gladiatorami będę śmigał w lidze weekendowej. Do usłyszenia, do zobaczenia.